Cześć. W tym poradniku pokażę Ci alternatywę dla komercyjnego Microsoft Office, czyli tak zwanego pakietu Word, Excel, PowerPoint. Na rynku istnieje dużo darmowych odpowiedników. Zakładając konto Google, także mamy dostęp do narzędzi googlowskich. Jest OpenOffice, LibreOffice. Skupimy się w tym poradniku na LibreOffice. Jest on jednym z najbardziej aktualizowanych, rozwijanych pakietów. No, jest darmowy, można go wykorzystać zarówno w domu, jak i w firmie. Więc aby pobrać LibreOffice, przechodzimy sobie na naszą przeglądarkę, wpisujemy LibreOffice. Wchodzimy sobie w pierwszą stronę, oficjalną stronę LibreOffice'a. Jeżeli stronka nam się wyświetla w innym języku niż polski, możemy sobie tutaj na górze dać More, wybrać język polski, mamy tutaj wszystko po polsku. Żeby pobrać pakiet, dajemy na pobierz, wybieramy wersję stabilną i na górze klikamy pobierz. To jest numer wersji. Wersja oczywiście może się zmienić. Po chwili następuje automatyczne pobieranie. Odczekujemy chwilkę. Po pobraniu zamykamy przeglądarkę. Domyślnie wszystko pobiera się do katalogu pobrane. Chyba, że masz jakąś inną lokalizację ustawioną domyślnie. Żeby zainstalować pakiet, klikamy na niego dwa razy. Uruchamia się kreator instalacji. Dajemy dalej. Możemy wybrać instalację typową lub niestandardową, dajemy typową, dajemy dalej. Możemy utworzyć sobie skrót na pulpicie podczas instalacji. Klikamy instaluj. Dostajemy poinformowanie o wprowadzeniu zmian na urządzeniu. Klikamy tak. Po zakończeniu instalacji klikamy zakończ. To okienko możemy zamknąć. Na pulpicie pojawił nam się skrót. Dajemy sobie kliknąć w niego. Otwiera nam się takie okienko i mamy do wyboru dokument tekstowy, odpowiednik Worda, arkusz kalkulacyjny, odpowiednik Excela, prezentację, czyli tak jak PowerPoint, bazy danych to Access, bardzo jeszcze formułę i rysunek. Poszczególne programy możemy uruchamiać stąd, ale możemy sobie także zrobić skróty na pulpicie. Klikamy Start, wybieramy LibreOffice i na przykład jakbyśmy chcieli odpowiednik Worda. Klikamy lewym myszy, przeciągamy go na pulpit, puszczamy, mamy zrobiony skrót, tak samo możemy sobie z odpowiednikiem Excela. Klikamy, puszczamy, możemy sobie uruchomić. Widzimy, że jest on bardzo zbliżony do pakietu Microsoftu. Należy pamiętać, że LibreOffice posiada swój format plików, czyli w trakcie zapisania tworzy pliki ODF, Word z Microsoftu tworzy pliki DOC oraz DOCX. Ale jeden i drugi edytor otwiera pliki zapisane w LibreOffice i w Wordzie. Tak samo możemy z poziomu LibreOffice'a zapisać plik jako Microsoftowy. Dajemy plik, zapisz jako. Domyślnie mamy ODF format, ale możemy sobie wybrać na przykład dokument Word 2010-365, to będzie plik DOCX, lub Word 97-2003, będzie to sam plik DOC. Tak samo jest z arkuszem kalkulacyjnym. LibreOffice zapisuje go w swoim formacie, ale obsługuje i uruchamia także Microsoftowego Excela. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć dwa edytory na jednym komputerze. Możemy mieć zainstalowany pakiet Office, możemy mieć zainstalowany pakiet LibreOffice. Nieraz zdarza się tak, że dostaniemy od kogoś jakiś plik właśnie w LibreOffice. W Wordzie on będzie się otwierał troszeczkę inaczej, będzie troszkę rozjechany ten tekst. Dlatego warto sobie przetestować obydwa rozwiązania. To na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, zostaw suba. Do usłyszenia w następnym. Trzymaj się, cześć.